Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania oceny inwestycji deweloperskiej Osiedle Kolorowe. To już chyba etap trzeci. Nie wiem, czy ja to inwestycja, czy Żyby Nowisy. Zapraszam. Tytułem wstępu powinno być wielokrotnie opisywany, jeszcze częściej przez Was komentowany. Kolejna inwestycja w Zgorzale od Nowisy. Duża inwestycja, od wielu lat prowadzona. To już chyba jej ostatnie na etapy. W okolicy budują się kolejne inwestycje. Obok jest Wilgi 2. Ale póki jest problem z gazem na tych osiedlach, to nie wróżę spektakularnych sukcesów. Ale już dzisiaj dostałem też wiadomość od klientów, że kupili, że zapraszą mnie za rok, tylko że co mają teraz zrobić z tą powierzchnią pod ściankami działowymi? Więc problemów bez liku. Ale co ja tam będę swoją opinię? Przecież przyszliście tutaj posłuchać rzetelnej informacji na temat tej konkretnej inwestycji w oparciu o moją nieprzekłamaną tabelę ocen inwestycji deweloperskich. A więc umowa deweloperska podpisana, zapisy z umowy niezrealizowane, niezgodne z normą, policzenie powierzchni pod ściankami, więc nawet całej reszty nie będziemy tutaj omawiać. To nam wystarczy, żeby zabrać punkty. Obsługa nie naprawia na odbiorze. Oczywiście odbiory, które teraz omawiam, to były przedodbiory. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że są deweloperzy, którzy na tych dniach otwartych, przedodbiorach, zwał jak zwał, są już gotowi ze wszystkim. Po prostu nie mają jeszcze pewnych formalności domkniętych, nie mogą wydać kluczy, mają dzięki temu troszkę więcej czasu, żeby naprawić wasze usterki. I po to są wymyślone te przedodbiory, żeby zgłaszać ewentualne usterki, a potem już przyjść na gotowe, jakieś drobiazgi, naprawimy od ręki na miejscu i już macie, tak? Obsługa, tak, zachowywała się profesjonalnie, niemniej pytania były kierowane do nich i dopiero były odpowiedzi, to nie było prowadzenie klienta. A klient mógł nie zapytać o wszystkie kluczowe rzeczy, zapytał tylko to, co mu się wydawało. Wielu klientów myśli, że wszystko wie, bo przeczytali instrukcje użytkowania, moje posty i że nie mają pytań. A jeżeli przeprowadzimy ich przez cały ten proces w sposób jasny, klarowny, zrozumiały, to te pytania gdzieś się pojawią albo nie zdążą się pojawić, bo odpowiedź już zostanie przekazana. Więc nie chodzi o to, że klient, ten początek mógł zabrzmieć, że przemądrzały klient, najmądrzejszy. Chodzi mi o to, że on nie zna tego, co mu przedstawiamy. I pytania rodzą się po prostu w trakcie procesu, a ten proces ktoś musi zaplanować. I od tego jest osoba przekazująca. Powierzchnia pod ściankami. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, standard deweloperski przewidywał jej doliczanie i za to mamy 0 punktów. Dlaczego aż 0? Bo czasem daje pół punkta, bo nie jest to wyraźnie opisane. Jeżeli mamy zestawienie pomieszczeń i wychodzi nam, że tam nie ma powierzchni pod ściankami działowymi, więc ten zapis tam na dole, że jest doliczana, to chyba jest jakiś błąd. Ale kiedy przemnożymy sobie wymiary pomieszczenia, które jest prostokątem i wychodzi nam, że pomieszczenie jest większe niż to, co nam wyszło zapisane w tabelce, no to znaczy, że ktoś liczy powierzchnię do osi ściany, bo wymiary są podane bez tynków, a powierzchnia liczy się od tynków, więc to, co my wymnożyliśmy, powinno być w tabelce mniejsze, a nie większe. Proste, prawda? Zwróciło to kiedyś moją uwagę i od tamtej pory jestem na to uczulony. Miejsca postojowe. Tutaj oczywiście są odpowiednich wymiarów. Komórki lokatorskiej nie ma, natomiast punkt za to jest, ponieważ każdy sobie składzik jakiś może zorganizować na tak dużej przestrzeni. Mamy strych, mamy kawałek ogródka. Można tą komórkę wygospodarować. Opisy okien. I tutaj o dziwo jest bardzo dużo informacji odnośnie pakietów szybowych, że są dwukomorowe. I na tym osiedlu również nikt nie napisał w standardzie o nawiewnikach, ale były, więc wszystkie punkty jak najbardziej się należą. Jeżeli chodzi o uszkodzenia okien, duży plus, mało rys. W większości przypadków w ogóle, jeżeli już to jakieś drobne wady do oceny, ale pojawiło się uszkodzenie okien.
Generalnie okna całkiem dobrze zadbane, czego nie można powiedzieć o drzwiach, bo drzwi były okropnie poobijane, są drewniane ościeżnice. Nie wiem, jak to się dzieje, że akurat o te drzwi tak nie dbają, a okna im się udało. Tynki, jest tylko informacja, że będą gipsowe, ale nie wskazano z jaką kategorią będziemy mieli do czynienia. Kolejna rzecz to malowanie ścian. Nie malowano. Osprzęt elektryczny był zamontowany, duży plus, nie wszyscy to lubią montować klientom. Instalacja niestety nie była uruchomiona, tak jak mówiłem, to był wczesny etap inwestycji, w sensie jeszcze nie ten docelowy odbiór techniczny. Biura odbiorowego jako takiego nie było. Oczywiście było tam gdzieś biuro, do którego można byłoby się udać, natomiast było to biuro budowy. Tabliczka kierunkowa nie była wymagana, instrukcja, gdzie mamy się spotkać, ponieważ spotykaliśmy się pod naszym konkretnym lokalem, który sprawdzamy. Czas na odbiór. Zostało powiedziane, że będzie ograniczony, w związku z czym umówiłem spotkania na odpowiedni czas. Okazało się, że mogę być dłużej. Jeżeli się dało, to byłem. Jeżeli nie, niestety nie mogłem być, w związku z czym pół punkta. Parking dla klientów oczywiście był. Parkowaliśmy na swoich miejscach przed domem. Prace i procedury niezakończone. Tak jak mówiłem, były to wstępne odbiory. Lokal przygotowany na 2 punkty, mógł być lepiej umyte, mogły być lepiej umyte okna. Usterek było sporo, także 0 punktów, ponieważ były wady możliwe do zaakceptowania. Co mam na myśli? Schody. Wielokrotnie zwracaliście mi uwagę, że moja interpretacja warunków technicznych w odniesieniu do schodów na Nowisie jest błędna. A ja za każdym razem odsyłam Was do konkretnego przypadku, na którym ja byłem, a na którym Was, drodzy komentujący, nie było. Otóż, jeżeli mamy bieg schodów o szerokości 80 cm, to nie ma mowy, żeby na nim postawić balustradę. Nie może być węższy bieg niż 80 cm. Więc zapis mówiący o odległości od słupka balustrady nie może zabierać nam tej przestrzeni. 80 cm jest święte. Jeżeli ktoś wybudował tak wąskie schody, nie ma balustrady. Koniec. Kropka. Trzeba sobie radzić inaczej. Przykleić pleksi milimetrowe, żeby nikt nie wypadł, jako zabezpieczenie. Dziękuję, do widzenia. Zrobić siatkę z drutu i nikt nie wpadnie w dziurę. I od tego liczymy 40 cm na zabiegu, głębokość stopnia na promieniu, nie po linii prostej, jakby każdy chciał, bo wtedy wyjdzie. Nie? Po promieniu liczymy. Czyli ma być to. No i możemy tutaj rozmawiać, czy styczna, czy od punktu promienia do punktu promienia. No tutaj już jest drobna, można tym tam troszkę pomanewrować. I nie wychodzi 25, wychodzi 23. I kolejna odpowiedź, no ale jak założysz sobie trep drewniany, to on będzie wystawał noskiem. Dobra, zakładam, że pod stopnicę maluję na biało beton, niczym tego nie okładam i wystaje mi nosek stopnia. Warunek spełniony. Inżynier się mylił, ale co drogi komentujący powie na to, że schody zostały zaprojektowane jako wykonane z okładziny z gresu, z terakoty, z płytek. Wiem, czepiam się, ale kiedy ja byłem projektującym, to przychodzili do mnie z takimi pierdołami i mało mnie na stosie nie spalili za błędy. A ja o tych błędach mówię od 4 lat, jakoś nikt nie postanowił nic z tym zrobić. Do rzeczy. Jakie to były wady? Uszkodzenia okien, podwyższona wilgotność, co na tym etapie ma jeszcze prawo występować, chociaż tak jak mówiłem, są deweloperzy, którzy oddają nieźle przygotowane już na odbiorach wstępnych lokale. Korozja biologiczna, no tego nie chcielibyśmy oglądać. Pleśni na ścianach, nikt nie chce widzieć. Odchyłka geometrii tynków i wspomniane wcześniej uszkodzenia drzwi, ościeżnicy. Usterek było sporo, natomiast większość to były jakieś drobiazgi. Niestety ich ilość jest przytłaczająca. Gdzieś tam trafiło się na poddaszu deformacja jętki. Jętka to jest taki element poziomy łączący elementy dachu. No i tego byśmy nie chcieli mieć krzywego, bo nie wiadomo, czy to się zdeformowało pod wpływem obciążeń z dachu, czy po prostu element przyjechał już zwichrowany i taki został zamontowany. Trzeba to wyjaśnić.
No, to troszeczkę się nagadałem, bo miałem ochotę dzisiaj się pożalić. Dobra, bo jeszcze ktoś to musi edytować dzisiaj i wrzucić do internetu. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.